Zbrojnice. Tu mieszka rodzina żołnierzy. Wiodą oni życie pełne niebezpieczeństw, codziennie broniąc niewinnych ludzi. Pewnego dnia pojmują niebezpiecznego King Konga. Niestety zwierzę ucieka. Zobacz ich przygodę, a jeśli chcesz więcej odcinków z tej serii, to zostaw kciuka w górę. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Siemanko, tutaj żołnierz Hubert i słuchajcie, dzisiaj mój tatuś ma urodziny i z siostrą zrobiliśmy mu super niespodziankę. Zobaczcie, kupiliśmy mu taki niesamowity czołg. Moja siostra Marta poszła jeszcze właśnie do cukierni kupić tacie torcik i chcemy mu zrobić super niespodziankę. Będzie mega zadowolony, myślę, z tego czołgu. No, będzie po prostu w niebo wzięty. O, patrzcie, już tam siostra idzie z pieskiem naszym. Okej. Okay. Jestem. Mam tort, patrz jaki fajny. Kurczę, ja nie mogę. Fajne sorki, że się spóźniłam, no. Ale tatuś normalnie będzie zadowolony, siostra, z tego tortu i z tego czołgu, to będzie po prostu zestaw, wiesz co, na 100%. No tak. Kurczę, nawet nasz piesek widać, że tutaj się cieszy z tej okazji. Tata jeszcze śpi, bo właśnie niedawno tam patrzałem przez szybę, słuchaj. Idziemy go obudzić? Tak, jasne, idziemy go obudzić i zrobimy mu właśnie tą mega niespodziankę. I będzie super! Wiesz, jaki będzie z nas dumny i w ogóle może dostaniemy jakiś awans na lepsze stanowisko w naszym wojsku. Dokładnie tak. Ja chcę po tatusiu kiedyś, siostra, normalnie generałem zostać, wiesz? To jest moje marzenie, zostać tutaj generałem wojska i bym miał swój, wiesz co, oddział. Dobra, kładź tutaj tort, a ja za momencik idę teraz obudzić tatusia, choć razem go obudzimy. Okej, tutaj nasze mundury rodzinne i tutaj właśnie jest sypialnia tatusia. Wchodzisz pierwsza siostra. Dawaj, wbijaj tam do środka, do sypialni. Lecisz. Dobra, lecę, okej. To tato! Tato, pobudeczka, kurczę! Tato, kurczę, dzisiaj twoje urodziny, wstawaj, budź się, kurczę, to już! Tatusiu, uhu, 100 lat! Mamy dla ciebie niespodziankę z siostrą! Dawaj! Jejku, dzieci! Ale żeście mi poranek sprawili! No dobra, to co macie dla mnie na niespodziankę? Chodź na dół, tatusiu! Pokażemy ci, ubierz sobie swój mundurek, jak chcesz i schodź z nami na dół, kurczę, tatusiu, bo powiem ci, że naprawdę będziesz dzisiaj z nas dumny, mam przynajmniej taką nadzieję. Dawaj, tatusiu, zobacz, na początku mamy dla ciebie super tort, pomyśl życzenie i zdmuchnij świeczki czym prędzej, tatusiu, dawaj. Dobrze, także życzenie już pomyślone i... Podmuchałem. I teraz chodź, słuchaj, zamknij oczy, tato, nie patrz i normalnie zaprowadzimy cię w jedno miejsce i coś ci chcemy pokazać, tylko zamknij oczy, na dół się patrz, w ziemię, tatusiu, najlepiej. Dobrze, w ziemię się patrz, ale gdzie mam iść, żebym zaraz tutaj, nie poszedł tutaj. Nogami, do jakiejś dziury za czy coś? Nogami. Za siostry nogami. Dobra. Dawaj, tatusiu, chodź. Ja nie mogę, jesteśmy mega podekscytowani, bo zbieraliśmy na to pieniążki, tatusiu, 5 lat, żeby ci to kupić. Cały czas! Dokładnie tak. Dobra, tato, stań tutaj i słuchaj, weź teraz podnieś głowę do góry, zobacz. Zobacz, co przygotowaliśmy. Widzisz? Ojejku, dzieci, czy wy naprawdę na urodzinę mi kupiliście taki wielki czołg? Dokładnie tak, wsiadaj i spróbuj właśnie się przejechać. Mam nadzieję, że będzie ci wygodnie się jechało. Dawaj, wskakuj, tatusiu. Wow. Kurczę, no tutaj masz takie jedne działko, słuchaj, to ogólnie są 2 działka, wiesz? Możesz 2 działakami kierować. Wow, dobrze ci idzie, dawaj, tatuś, dawaj. Wow, jak tu jest super, tylko uważaj, jesteście gotowi? Nie we mnie, słuchaj. Tatusiu, uważaj tylko, żebyś... Chodź, piesku, uważaj. Ja nie mogę, tatusiu, do twarzy ci normalnie w tym wozie. Wow, ale super. Fajne, cieszę się, tato, że takie dostałeś? Ale super, normalnie, po prostu jestem niezmiernie zadowolony, dzieci, to było moje marzenie mieć taki czołg. Super, tatusiu, w ogóle w nim wyglądasz, teraz będziemy mogli, wiesz co, razem gdzieś sobie pojechać. Siostra, wsiadamy z tatą, gdzieś może się przejedziemy razem, co? No czemu nie? Ale tato, ja jestem mega ciekawa, jakie ty wybrałeś sobie życzenie wtedy, co? Właśnie. Słuchajcie, dzieci, wybrałem sobie takie życzenie, żeby nasza rodzina, czyli żołnierze, cały czas się rozwijali i byli takimi ludźmi, jacy są, dobrymi i pomagającymi innym ludziom.
O kurczę, to bardzo, tato, takie, wiesz co... To mega życzenie, tato, ja szacunek, świetnie. Takie, wiesz co, no, powiem ci, że jestem pod wrażeniem. Ty, to co, ja sam, tatusiu, teraz jadę, mogę się jakarnąć teraz tym czołgiem, bo jeszcze nim nie jeździłem, a to moje marzenie się przejechać. Wow, ja nie mogę, no, jako oczywiście, lupa. Że tak, synu, bierz, oczywiście. Ja, kurczę, no naprawdę super machina. Mam nadzieję, że tatusiu będzie ci służyła latami i że wszystko będzie w porządku. Trochę tutaj w ścianę wjechałem, ale myślę, że wszystko będzie w porządku. Ty, tato, telefon ci dzwoni, odbierz telefon. Słyszysz, że ktoś do ciebie... Ej, kurczę, o nie, dzieci, to jest starszy generał, chwila. Dzień dobry, tak, słucham. Co? Złapaliście go? Porwaliście go? O nie, dobrze, to już szybko, zaraz podlatuję tam, szybko, zaraz będę. Dzieci. Co się dzieje, tatusiu, coś się stało? Kurczę, nie uwierzycie, złapali tego ogromnego wielkoluda, wiecie jak on się nazywa? Złapali, nie wiem czy wam mogę powiedzieć, bo to jest King Konga. King Konga, tą bestię? Kurczę, niemożliwe, słuchaj, tatusiu. To kurczę, to świetna wiadomość, chyba że go złapali, co gorzej jakby go nie złapali. Tato, a gdzie on jest? No, chciałam go zobaczyć. Dzieci, ja wam nie mogę powiedzieć, on jest złapany, no gdzieś w tamtym kierunku, ale nie idźcie tam. Zostańcie tutaj, bądźcie spokojne, ja idę porozmawiać teraz z generałem. Dobra, okej. Dobra, weź tato pieska z sobą, bo kurczę, my tutaj będziemy właśnie zajęci trochę. Ty, siostra, słyszałaś? No? Normalnie tata powiedział, że tam gdzieś złapali tego King Konga. Zobacz, tutaj są jakieś drzwi, może byśmy poszli go zobaczyć. Co, ja bym chciał zobaczyć, jak wygląda King Kong. Ja też w ogóle oglądałam go w filmach i to jest wielka taka małpa, rozumiesz? Ja mega chciała normalnie... O, cześć, Szarik! Zajem, ojej, spadłam. Chciałam mega go zobaczyć w ogóle, jak on wygląda i w ogóle. Chodź, lecimy, słuchaj, brat. Dawaj. Ty, patrz, kurczę, ja tu nigdy nie byłem, tu są w ogóle jakieś tory. Ty, jedziemy? Może on tam gdzieś będzie, kurczę, właśnie... Ty, widzę tam jakiś czołg, czy jakiś samochód właśnie wojskowy. Dawaj, jedziemy tam zobaczyć, kurczę, jedziemy, siostra. Jedziemy, brat, jedziemy. Dawaj za mną, dawaj tak, za mną. Lecę. Jazda, juhu! Ale, kurczę, fajnie się jedzie. Wow, naprawdę, czekaj. Całkiem miło. Żebyś tam... Ej, to coś jest napisane. Wysiadaj. Siostra, coś tam w ogóle jest. Ja widzę, co tu jest napisane, co? Zakaz wstępu. Kurczę, czyli nie można tam wchodzić. W ogóle widzę tam żołnierzy. To oni go chyba... Ja nie wiem w ogóle, jak takiego wielkoluda tam schwytali, siostra. To praktycznie niemożliwe, nie? Ej, widzisz, ale w ogóle on jest tam uwięziony i tam jest jakieś tynki. Oni chyba chcą go wysadzić. Ty, brat, chodź, podejdziemy bliżej. No to dawaj, idziemy zobaczyć. Jaka bestia. Dzień dobry, witamy państwa. Ja nie mogę, siostra, co robimy w ogóle? Widziałaś, jaki... biedna małpka w sumie to jest, nie? Małpko, spokojnie. Masz może jakieś mięso? Może ona jest głodna? Może byśmy... Jesteś głodna, małpko, jadź się, ale... Nie mam już w ogóle, brat, ale... Ej, co się dzieje? Iku, co jest? Co się stało? O kurczę, co ty, siostro, pomaga. Co ty, siostro, zrobiłaś? O nie, kurczę, o nie! Zaraz wieje, o nie, goni mnie, siostra! On mnie goni! Uciekajmy, kurczę! Uciekamy! Uwolniłaś, kurczę, Kikonga! O nie, on w ogóle strzela w nas, siostra! Ja nie mogę! Co robimy teraz, co? Ukryjmy się, on jest jakiś mega straszny, brat! Szybko! Uciekajmy, słuchaj! Musimy wracać, kurczę, do siebie tam, do domku, bo to jest, kurczę, jakaś dziwna bestia! O nie, mamy przekichane! On wszystko zniszczy, zobacz! Atakuje tych żołnierzy! Dobra, zwiewamy, siostra! Dawaj! Jasie, on się tutaj nie zmieści. Zrobili? Kurczę, no przesadziliśmy trochę, siostra. W ogóle jakim cudem ty odpaliłaś to TNT? Oni to chcieli go wysadzić, a ty, kurczę, chodź szybko, zamykam tutaj drzwi. Przez przypadek to zrobiłam, to nie moja wina, brat, ty sam chciałeś też tam iść. To przecież na mnie teraz będzie. Chciałem iść, ale nie mówiłem, że masz odpalać, kurczę, ten. Czekaj, muszę zobaczyć, czy on... Spokojnie, siostra, nie płacz. Spokojnie, musimy porozmawiać z rodzicami. W ogóle nie mów ani słowa. Co? Gdzie mama? Nie mów ani słowa mamie, że w ogóle jakiegoś King Konga widzieliśmy czy coś, że wszystko w porządku jest. Halo, dzieci, halo, co wy tutaj robicie? Dzień dobry, mamusiu. Zakaz wstępu jest dla was, wy nie powinniście być na terenie wojskowym. Nie no, my tu z tatusiem testowaliśmy nasz czołg, mamo. Tak. Jaki czołg? Ale... Co wy tutaj? Wy coś na pewno kombinujecie, czekaj. Poznaję po oczach, co wy tutaj kombinujecie, przyznać się. No nic, no. Nic nie kombinujemy, wiesz co, my tylko byliśmy tam zobaczyć, bo tam było wojsko i w ogóle...
mamusiu, słuchaj, wiesz co, mam dla ciebie mega sprawę, mega, chodź, pokażę ci coś. W ogóle, to znalazłam taki dziwny przycisk, tam jak szłam, taki granat. Ty, mamusiu, może, bo mieliśmy dzisiaj w sumie razem iść na plac zabaw, ale może weźmiesz ten przycisk i pójdziesz gdzieś tam na przykład, wiesz, zbadać go albo coś w tym tak, to jest jakiś granat, może, to jest chyba niebezpieczny granat, mamo, w ogóle trzeba to zbadać, ja nie wiem skąd ty tu siostra w ogóle wzięłaś, ale zobacz, mamusiu, jaki czołg kupiliśmy tacie na urodzinki, to tatusia czołg, widzisz, jaki fajny, wow, podoba ci się? Super! Bardzo się podoba, na pewno tatuś jest zachwycony z tego czołgu. Dobra, dzieci, słuchajcie, nic tutaj nie kombinujcie. Uciekajcie tutaj z terenu wojskowego, bo tatuś będzie na was zdenerwowany, jak wy tu coś tutaj nabroicie. A ja lecę zobaczyć, co tu ma być. Ja cię kręcę. Idź to zbadaj, mamo. Idź to zbadaj. Dobra, siostra, kurczę, chodź. Mama się nie zorientowała, że coś z tym King Kongiem kombinujemy, na całe szczęście. Co teraz robimy, słuchaj? On może zniszczyć całe miasto. I kurczę, nawet nasz domek może zniszczyć. Co zrobimy z tym, co? Musimy jakoś go powstrzymać, tak, żeby właśnie się nie zorientował ani mama, albo ani tata, bo dostaniemy szlaban na całe nasze życie, rozumiesz? No. Chodź, w ogóle musimy tak to zrobić, żeby nie zauważyli nas ci też żołnierze. Po prostu, dobra, szybko. Co, masz jakiś pomysł w ogóle, co? Słuchaj, bo ja w sumie mam uprawnienia na jazdę helikopterem. Mnie tatuś kiedyś uczył latać. Może byśmy przelecieli się nad miastem i zobaczyli, czy on nic złego nie robi, ten King Kong. Może go już schwytali z powrotem, już wszystko dobrze, co? Chcesz się przejechać, siostra? Tak, z helikopterem? Tak, jasne. Dobra, jasne, to czekaj, jakoś wsiądę. Dawaj, i co, wsiadasz? I lecimy do góry? Woo! Dawaj, wsiadaj. Ja tu właśnie, jestem, kurczę, jestem już. Lecę, rozpędzam się, słuchaj. Ale uwaga, bo kurczę. Dobra. Wow, lecimy w stronę miasta, co? Lecimy, tak, w stronę miasta, siostra. Okej, tak, dobra. I musimy go znaleźć, słuchaj, może jakoś go zwabimy do tej klatki, albo, o, mam takie super strzały, słuchaj, dostałam ostatnio właśnie od koleżanki na lekcji właśnie, jak żeśmy biegali tam z tymi czołgami, mówię ci, takie kozackie. Ty, kurczę, siostra, widzę go, on jest na środku tam wieży, widzisz, zobacz, co on robi, kurczę, strzela jakimiś pociskami tutaj. Ja nie mogę, żeby w nas nie strzelił, o nie, strzela w nas, siostra, o nie. Widziałaś? Tak. Kurczę, uważaj, co robimy, co robimy, o nie, strzeli, strzela na niego, o nie. Kurczę. Dostaliśmy, brat, chyba skrzydło, bo jakieś, o nie, dostaliśmy, brat, dostaliśmy, siostra, o nie, kurczę, skrzydło, o nie, nam opadło, skrzydło, o nam, nie, kurczę, się odczepiło, o nie, siostra, o nie, o kurczę, ja tu muszę opanować, czekaj, może mi się uda, o nie, znowu dostaliśmy, kolejny raz dostaliśmy, czekaj, ja tutaj, kurczę, już opanuję to, może opanuję to, dobra, zniosłem nas jeszcze do góry, ale kurczę, on nas strzelił jeszcze raz. Dobra, dawaj, on nas cały czas strzela, siostra, on nas cały czas strzela, co robimy, tylko co? Tylko na niego, o nie, prosto na nas prawie, o nie! O nie, kurczę, siostra, on nas tutaj, kurczę, w ogóle wrzucił, o nie, wysiadaj, o kurczę, ja nie mogę, Pobudka, dzieci, wstawać, pobudka, co wy tutaj robicie? O nie, pożałujecie, ja nie, zaraz. Tatusiu, my chcieliśmy dobrze. Ja nie mogę, tu helikopter, rozbiliśmy się tutaj, tatu, i wylądowaliśmy w tym kanionie. Przepraszamy bardzo, nie chcieliśmy, prawda, siostra, tak źle zrobić? Tak, nie przepraszamy. O nie. A ostrzegałem was przed tym King Kongiem, żebyście do niego nie podchodzili. Jak zwykle nie musicie, możecie słuchać. Słuchajcie, ja teraz muszę i biec do generała, bo musimy powstrzymać, on zaraz zniszczy całe miasto przez was. O nie, tatusiu, spokojnie, kurczę, tylko proszę. Pomożemy ci, żebyśmy tylko szlabanu nie dostali żadnego. Prosimy cię, tato, prosimy cię, żeby wszystko było w porządku, dobrze? Nie dasz nam kary żadnej? Tego jeszcze nie wiem. Słuchajcie, tego jeszcze nie wiem. Muszę wziąć wszystko pod kontrolę. Całe miasto muszę noktowizorować i będzie, zobaczymy, czy wszystko będzie okej. Ale jak na razie, to macie, nie wiem, pójść do domu i być ostrożnym. Dobra, ja nie mogę, siostra, widziałaś, co się stało, zobacz, kurczę, kraksy zaliczyliśmy, ale to w nas strzelił ten King Kong, to jego sprawka, no że właśnie my się tutaj rozbiliśmy, słuchaj, może byśmy go powstrzymali, bo to jest nasza wina tak naprawdę, że go uwolniliśmy z tej klatki, no i teraz, kurczę, musimy jakoś sobie z tym dać radę, ty, ja mam mięcho w ogóle, może byśmy go jakoś, nie wiem, spróbowali tam wrzucić do tego wąwozu i nie wiem, masz jakieś ładunki wybuchowe, jakieś granaty czy coś? Tak, mam, słuchaj, mam, brat, właśnie takie TNT, które wzięłam rano, mam w swojej skrzynce, widzę go tam, siostra, on tam jest, słuchaj, musimy go zwabić, masz jakieś mięso jeszcze, bo ja mam jedno mięcho tylko, dobra, mam, słuchaj, bo rano wziąłem, no, dawaj, musimy szybko go zwalczyć, patrz, co on tutaj, ej, King Kongu jeden, o nie, zostaw tą lamę, my mamy mięsko, trzymaj mięsko, King Kongu, jest tutaj mięsko, chodź, halo, dawaj, chodź, szybko, siostra, lecimy,
Patrz, jak smakuje mięsko. Chodź, brat. Chodź, Kiko, chodź. Dawaj, dawaj, siostra, chodź dalej, żeby cię kurczę ten. Dawaj, rzuć mu tam na dół, daj mi, ja rzuć mu tam na dół, rzucaj mu tam to miecho, szybko. Na sam dół spuść, że tam wskoczył. Rzuciłam. Dawaj, wskacz King Kongu, skacz tam. Skacz do środka. I dawaj teraz ładunki wybuchowe, siostra. Dawaj, wysadzaj go. Dawaj, szybko kurczę. Ej, nie tutaj, musimy na dół to spuścić. Musimy to na dół, słuchaj, jakiś blok po prostu nad nim nabudować i mu spuścimy tam na dół, masz jakiś blok, jakikolwiek, słuchaj. Wiesz co? Zwalę cały, patrz, o, tak zrobimy. O nie, on niszczy, nawet nasz helikopter, nie, szybko, brat, musimy. Ja tutaj chciałem zrobić właśnie taki tunel, słuchaj, i na niego spuścić po prostu to TNT. Oż ty, kurczę, ja nie mogę, poczekaj, siostra, o nie, on tutaj jest. No tu jest, o kurczę, siostra, co robimy, kurczę, musimy go wysadzić. Szybko, dobra, wysadzimy dawaj. Go, słuchaj, idziemy po tatę, może tata nam coś zdziała. Bierz za paniczkę, bierz za paniczkę, siostra, odpalaj to szybko. Jeden, odpalam, szybko, dawaj, wszystkie, wow, trzy naraz, dawaj, mamy go, patrz. Udało się, dobra, uciekamy. Szybko, lecimy. Szybko, musimy tacie powiedzieć. Musimy powiedzieć tacie, że już go schwytaliśmy, słuchaj, że wszystko będzie w porządku. Kurczę, biedna lama, dobrze w ogóle, że ona jeszcze tutaj żyje, że krzywdy jej nie zrobił, co? Uff, całe szczęście, słuchaj. Ta biedna, ale wiesz co, ja w ogóle, jak powiemy tacie, że my zapaliśmy King Konga, to będziemy normalnie gwiazdami w naszym wojsku i na pewno będziemy mieć stopień wyższy i w ogóle super będzie, na pewno nam wybaczy. Jestem tego 100% pewna. Ja też jestem pewny, siostra, słuchaj, musimy teraz znaleźć tatę. W ogóle zobacz, musimy obczaić, czy nasz domek jest cały, czy ten King Kong, bo tam widzę w ogóle jakiś ogień u sąsiada, ale u nasz domek wygląda w miarę w porządku. Dzieci! Chyba. O, tatusiu, zapaliśmy King Konga, tato! Tak. Jest w tym samym wąwozie uwięziony, gdzie kurczę nas znalazłeś. Już wszystko w porządku, tato, wystarczy, że zawołasz teraz wojsko. Ty jesteś generałem, to możesz ich szybko tutaj zwołać, żeby poszli do tego wąwozu i go zakratowali po prostu. Dawaj, tatusiu, dzwoń! Kazałem wam zostać w domu! Macie szlaban na zawsze, na wszystko! Macie szlaban, będziecie siedzieć w domu, zrozumiano? Nie, i słuchajcie, to teraz to pożałujcie! Przesadziłeś! Udało nam się! My złapaliśmy King Konga! W ogóle, tato, a ty co? Niby złapaliście! Niby złapaliście, niby nie, ale kazałem wam zostać w domu, przecież naraziliście w tym momencie swoje niebezpieczeństwo i swoje życie na to! Ja idę zobaczyć i zgładzić tego King Konga! No dobrze, tatusiu, to leć! Kurczę, siostra, mamy teraz przekichane. Taką normalnie niespodziankę w taty urodziny mu zmajstrowaliśmy, że ja nie wiem w ogóle, czy on będzie zadowolony z tych urodzin. Co myślisz? No myślę, że nie jest zadowolony, brat. Ale co mamy teraz zrobić? Ja normalnie chciałam w ogóle być stopień wyższa i w ogóle chciałam karierę jak tata mieć, a teraz co? Jejku, mogliśmy nie iść do tego King Konga. A ty co myślisz o tym, co? No nie wiem, kurczę, siostra, chodź, idziemy odpocząć. Nie wiem, uzbrojmy się, ubierzmy mundur, kurczę, i udawajmy grzeczne, kurczę, dzieci. Jakby nigdy nic, może, wiesz co, mama przynajmniej nam wybaczy, może tata nie powie mamie i wszystko będzie spoko. Ja sobie siadam tutaj, wiesz co, ja sobie poczytam trochę książek wojskowych, trochę się tutaj podszkolę i ogólnie myślę, że jakoś wszystko rozejdzie się po kościach. Także pa, siostra, ja sobie tutaj w spokoju będę czytał.